Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii montowania Dodge'a Charger'a w prenumeracie od D'Agostini. Tym razem mamy kolejne 4 gazetki, numer 43, 44, 45 oraz 46. Więc zapraszam do oglądania. Ponieważ tych elementów w dniu dzisiejszym jest dość niewiele, postaram się je wszystkie zmontować w czasie jednego odcinka. Ponadto dogoniłem już prenumeratę, więc praktycznie gazetki, które mam, są wydawane na bieżąco. Żeby odcinek też nie był za długi, w miarę szybko przeskoczę przez gazetkę. Instrukcja. Mamy pierwszą część do obudowy baterii. Ten odcinek będzie raczej dość szybki. Zacznijmy od elementów. Element 43A. Sprężynka 43D oraz śrubka 43C oraz 43B pokrywa obudowy baterii. Bierzemy element zewnętrznej pokrywy. Bierzemy śrubkę 43C. Przekładamy przez otwór 43B. Następnie od drugiej strony montujemy sprężynkę. A na koniec montujemy podkładkę 43E. Też jest przeźroczysta, praktycznie jej nie widać. Ok, trzeba przytrzymać sobie śrubokrętem z jednej strony, a z drugiej nakręcić tą podkładkę, a później ona już tutaj dochodzi do sprężyny, dzięki gwintowi też się nie przesuwa. Mamy gotowe elementy z gazetki numer 43. Gazetka numer 44. Instrukcja, obudowa baterii numer 2. Tym razem mamy koszyczek na baterię. Elementy, koszyczek z kablami 44A. Uchwyt nakrętki 44B, śrubki EP i śrubki GP 44C, nakrętka i śrubki FP.
bierzemy element 44A, bierzemy nakrętkę, montujemy ją. Następnie bierzemy mocowanie i śrubki GP. Ok, skręcony element. Następnie bierzemy element 43A i 44A. Najpierw trzeba też odkręcić kable delikatnie, żeby ich nie uszkodzić. Kręcamy. Rozwijamy. Pasujemy w miejscu. Następnie też mocujemy przełącznik, który będzie tu w bocznej części. Najpierw śrubkami FP mocujemy koszyczek na baterię. OK, mamy zmontowane. Następnie śrubki EP i mocujemy włącznik. Dobrze. Następnie bierzemy element 43 z tą nakrętką. Elementy gotowe. Gazetka 44 wykonana. Dobrze, idziemy dalej. Gazetka numer 45. Instrukcja, zbiornik paliwa i głośnik. Będziemy już montować to do podwozia. Elementy. Element 45A. Śrubki CM, śrubki CP. Osłona 45C, uchwyt głośnika, śrubki AP oraz sam głośnik. Idziemy po kolei, montujemy zbiornik paliwa razem, przeciągamy kabel przez otwór.
montujemy śrubkami AP 6 sztuk. Dobrze, mamy zmontowany zbiornik. Następnie bierzemy podwozie, elementy modelu. Pojazd już jest tak duży, że ciężko nim się tutaj operuje. Od dołu montujemy śrubkami CP. 4 śrubki. Trzeba będzie wykorzystać koło, żeby sobie podeprzeć ten zbiornik. Dobrze, mamy przykręcony zbiornik paliwa. Bierzemy głośnik, montujemy go w miejscu. I bierzemy element mocujący. I przykręcamy go dwiema śrubkami CN. Mamy głośnik zamontowany. Przeprowadzamy kabel. I mamy gotowe elementy z gazetki numer 44. Następnie gazetka numer 46. Instrukcja. Mamy płytkę sterującą i kable. Elementy. Płytka sterująca, element 46A, 46D, panel oświetlenia tablicy rozdzielczej, kabel zielony 46B, dźwięku klaksonu i silnika, biały kabel 46C, włącznik świateł oraz śrubki DM. Bierzemy płytkę, montujemy najpierw oświetlenie deski, rozwijamy kabel, znajdujemy oznaczenie 1H. Mamy tutaj na płytce oznaczenia. Jak widzicie, tutaj jest oznaczenie 1H, 1G, 1F, 1E, 1D, 1C, 1A i 1B. Dobrze, bierzemy biały i czerwony kabel od świateł, montujemy do wejścia 1H wypustkami do dołu, tak żeby ta kostka pasowała, bo zresztą inaczej nie dacie rady, bo to będzie blokowało.
Delikatnie, nie na siłę, kabel dobrze tutaj się mocuje. Następnie kabel biały. Rozwijamy do 1G. Ładnie wskakuje. Ładnie się trzyma. Następnie zielony kabel. Rozwijamy. Mocujemy do gniazda 1F. Zamontowane. Bierzemy podwozie i montujemy płytkę w miejscu jej przeznaczenia. Przygotujmy sobie już śrubki DM. Jeszcze zawczasu ja bym podłączył, oni tego pokazują, żeby to później, ale myślę, żeby to zrobić wcześniej, łatwiejszy był, jest dostęp. Montujemy kabel od zasilania w gniazdo 1D oraz głośnik do gniazda 1E. Dzięki temu, że zamontowaliśmy kable wcześniej, trochę był łatwiejszy dostęp do nich. Teraz można płytkę spokojnie przykręcić. Tutaj rozdzielmy te kable, żeby one też się tutaj nie mieszały. Łączniki razem. Śrubki DM. Mocno dokręcamy i płytka siedzi. Następnie montujemy baterię. Nie ma ich w zestawie. Bierzemy, montujemy baterię. W tym celu musimy otworzyć zbiornik paliwa. Uruchamiamy włącznik. Włączmy teraz klakson. Powinno zadziałać. Działa. Następnie włącznik silnika. Nie, świateł. Światła działają. Piękny dźwięk silnika. Mamy zmontowane elementy z gazetki numer 46. Jak widzieliście, udało się zmontować cztery gazetki szybko i sprawnie. Elementy łatwe do zmontowania. Pierwsze już części elektroniki, płytka, światła, głośnik oraz oświetlenie deski. Brakuje jeszcze oświetlenia z przodu i z tyłu i chyba wnętrza. Mamy jeszcze trzy gniazda. Mamy już zbiornik paliwa z bateriami. Bardzo fajny montaż, bardzo szybki. Taki jak lubię, bez problemu. Bardzo łatwy. To tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie komentarz oraz lajka. Jeżeli nie subskrybujecie, kliknijcie przycisk oraz dzwoneczek. Dzięki bardzo za uwagę
i do zobaczenia w następnym odcinku serii montowania Dodge'a Charger'a w prenumeracie od De Agostini. Hej!